Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sos boloński. Do przygotowania sosu potrzebujemy mięso mielone, pół kilograma, wołowe wieprzowe, z warzyw, jak widzicie, jest tutaj pietruszka, korzeń pietruszki, marchewka starte na grubej tarce, pół małej papryki czerwonej pokrojonej w kostkę, tak samo mała cebula i czosnek pokrojony drobno w kostkę. Do tego śmietanka 30, około 50 ml, oliwa z oliwek, oregano suszone, 150 ml wina czerwonego, pieprz, sól i przecier pomidorowy 8%. Przepis jest bardzo prosty, zaraz sami zobaczycie. Zabieramy się za warzywa, musimy je podsmażyć. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy oliwę z oliwek. Musimy ją dobrze rozgrzać. Oliwa jest rozgrzana, zaczynamy od cebuli. Podsmażamy cebulę. Cebula nam zmiękła, także dosypujemy resztę warzyw. Pietruszkę, marchewkę, paprykę. Czosnek zostawimy na koniec. Wszystkie warzywa zmiękły, dorzucamy czosnek. Całość podsmażamy chwilę i dorzucamy mięso mielone. Mieszamy cały czas, żeby nie zrobiły się grudy za duże z mięsa. Mięso podsmażamy, aż wszystkie soki odparują. Mięso mamy już odpowiednio podsmażone, jak sami widzicie. Jest bardzo drobno podsmażone. O to właśnie nam chodziło, żeby nie było grud jakichś tam większych. To potem brzydko wygląda w całym sosie. Następny etap. Zalewamy winem. Całość mieszamy. Redukujemy to wino, aż znowu zacznie skwierczeć. Jak widzicie, słyszycie, wino się zredukowało. Jest następny etap. Wlewamy przecier. Pieprzymy dość sporo. Sos musi być wyrazisty. Na tym etapie już solimy. Oczywiście musimy to wszystko wymieszać. Kolejna rzecz, jaką robimy, to dusimy całość około godziny czasu pod przykryciem na małym ogniu. Sos bardzo ładnie wygląda. Możemy teraz dolać śmietanki. I teraz bez przykrycia redukujemy jeszcze sos, aby bardziej zgęstniał. Myślę około 10-15 minut i sos będziemy mieli zrobiony. Sos idealnie nam się zredukował, jest gęsty. Pięknie pachnie, ładnie wygląda. Smakuje super. Sos boloński mamy zrobiony, jak sami widzieliście, bardzo prosty sos. Wystarczy tylko trochę cierpliwości, czasu i postępowanie wedle przepisu, a gwarantuję Wam bardzo fajny smak, pyszny obiad bądź kolację. W każdym razie subskrybujcie, życzę smacznego i do zobaczenia.